że to raczej kobieta kobiecie jest wrogiem. Jeżeli popatrzymy na same statystyki, dobrze, nie wiesz w statystyki, których sama nie sfałszowałaś, sam nie sfałszowałeś, ale jeżeli popatrzymy na te statystyki, biorąc pod uwagę ilość dokumentów, które przetrwały do dzisiaj, to w samych procesach czarownic najczęściej ofiarami były kobiety, ale również tymi, które zgłaszały, które donosiły, tymi, które pokazywały palcem, również były kobiety. Czyli i sprawcami, i ofiarami w dużej części były kobiety. Tymi sprawcami, sprawca, który donosi, który wprawia coś w ruch, jakąś machinę, i kobieta jest tego ofiarą. I to wszystko jest tutaj w globalnej świadomości do dzisiaj wokół nas. Jak często jest tak, że mężczyźni potrafią być przyjaciółmi na całe życie, a wśród kobiet zawsze tam gdzieś coś zgrzytnie, prędzej czy później. Dlaczego ta zawiść o wygląd, dlaczego zawiść o partnera, o status społeczny właśnie między kobietami jest tak częsta? To jest taki temat do przemyślenia naszej dzisiejszej 148. ceremonii. Czy jeszcze może gdzieś coś w tobie, w twoim kodzie krwi należy uzdrowić z siłą czarnej pantery, tą energią żeńską, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, lub poprzez twoje krystaliczne myśli, krystaliczne słowa i krystaliczne działania zmienić tą wibrację na ziemi. Tą wibrację, która uderza w kobiecość. Bo zwróć uwagę, że również w hodowlach masowych często właśnie tymi największymi ofiarami są zwierzęta płci żeńskiej. To one są najczęściej wykorzystywane, to one są najczęściej w takich czy innych warunkach trzymane. I to wszystko łączy się również z tą żeńskością naszej Matki Ziemi. Jeżeli tego nie uzdrowimy poprzez nasze świadome działania, poprzez magiczne działania, bycie magiem, wpływanie na swoje własne życie, świat i wszechświat, to tutaj nic się nie zmieni na ziemi. Ale jeżeli ty masz tą świadomość i siła wyższa dzisiaj kieruje cię na to dokładnie spotkanie, to możesz mieć pewność, że coś tutaj jest na rzeczy z tą żeńskością. Może uzdrowienie własnego kodu krwi, może uzdrowienie świata i wszechświata poprzez wpłynięcie na te zapisane tutaj energie. Wiesz, że to kobiety mają największy wpływ na losy tutaj Ziemi? Ja wiem, że teraz mężczyźni mogą poczuć się obrażeni, ale w większości jest tak, że to właśnie kobiety wychowują dzieci. To one wychowują kolejne pokolenia. To one przekazują najwięcej miłości. To one pobierają również energię z ziemi, przekazują ją do partnera. I to od kobiet tak wiele tutaj zależy. Może twoją misją, twoim powołaniem jest właśnie to, aby w jakimś stopniu wpłynąć na tą energię żeńską tutaj na ziemi. I to jest takie proste, bo można zacząć od najbliższego otoczenia. Przestać oceniać inne kobiety. Przestać mówić źle o innych kobietach. Zakończyć jakieś spory rodzinne z kobietami. Lub przejść do tych głębszych płaszczyzn, czyli uzdrawiania globalnej świadomości poprzez konkretne wizualizacje, afirmacje i zmianę pola energetycznego.